Witamy ją gorąco i serdecznie. W Legionowie bywała wielokrotnie. Teraz wróciła tu jako niekwestionowana gwiazda polskiego sportu. W czwartek w arenie Legionowo z mieszkańcami miasta spotkała się panczenistka Luiza Złotkowska, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Vancouver i srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Rzeczywiście ostatnio, będąc tutaj na hali, to ja kibicowałam dziewczynom z siódemki. Teraz one robiły sobie ze mną zdjęcia, więc bardzo miłe uczucie. Ale te powroty do Legionowa no, nie są takie bez przyczyny. To jest bardzo, bardzo prosportowa miasto. Luiza Złotkowska wspominała igrzyska i dwa najważniejsze biegi drużynowe, które zadecydowały o srebrnym medalu dla reprezentacji Polski. Długo i cierpliwie rozdawała autografy i pozowała do zdjęć. W końcu po raz pierwszy od powrotu z igrzysk obejrzała półfinałowy bieg z Rosją, który dał Polakom srebrny medal. Było to widać po mnie, że emocje wróciły i łza wokół się zakręciła. No bo jest to niesamowite przeżycie dla sportowca, zdobyć jeden medal olimpijski, a co dopiero jechać drugi raz na igrzyska i powtórzyć ten sukces, a nawet iść o krok dalej, czyli zdobyć srebro. Fantastyczne uczucie być podwójnym medalistą olimpijskim. Polecam każdemu. W trakcie spotkania z Olimpijką prezydent Roman Smogorzewski dość niespodziewanie zadeklarował chęć wybudowania w mieście krytego toru łyżwiarskiego i pokrycie połowy kosztów realizacji tej inwestycji. Druga połowa miałaby pochodzić z budżetu państwa. List intencyjny w tej sprawie trafił już do kancelarii premiera i Ministerstwa Sportu. Jest dzisiaj dobra prasa, jeżeli chodzi o łyżwiarstwo. Były sukcesy i albo tą szansę wykorzystamy, albo będziemy pierwsi, którzy zadeklarujemy udział i organizacyjny, i finansowy przy tym przedsięwzięciu, albo ktoś inny to zrobi i pobudowane to zostanie gdzie indziej. Tor miałby stanąć na placu za budynkiem zespołu szkół na Piaskach. Niewiele wiadomo o kosztach takiej inwestycji. Nieoficjalnie mówi się o 50, a nawet 80 milionach złotych. Prezydent podkreśla, że część kosztów własnych można będzie pokryć ze środków zewnętrznych. Finansową pomoc zadeklarował starosta. Czy nam się uda? Nie wiem. Ale przynajmniej ten los wrzuciliśmy. Oczywiście są pewnie miasta większe, są miasta bardziej predestynowane do tego, nie wiem, Zakopane. Ale czasami warto zaryzykować, warto nie bać się trudnych tematów. To jest trudny temat, to jest duży obiekt, to jest kosztowny obiekt. Ale myślę, że przy pewnym montażu finansowym może być na nas stać i może być to naprawdę wyjątkowy obiekt. Wsparcie medalistki z Soczi kandydatura Legionowa już ma. Będę wspierała tę inicjatywę. Myślę, że teraz należy czekać na odpowiedź władz Polski, czy jak oni się zapatrują na ten pomysł, ale jak najbardziej. Jest to naprawdę świetne miejsce, świetna lokalizacja. No i myślę, że wiele osób skorzystałoby na tym. Nie tylko łyżwiarze szybcy, ale również tak zwane łyżwiarstwo rekreacyjne. Bo jak mówi Luiza Złotkowska, dzięki sukcesom reprezentacji Polski widać w Polsce coraz większe zainteresowanie łyżwiarstwem szybkim. Wiele osób chciałoby uprawiać jakiś zimowy sport, podczas gdy te zimy u nas są równe. Na takiej hali można by było przez kilka miesięcy jeździć na łyżwach z całymi rodzinami, prowadzić zajęcia dla szkół. Więc jak najbardziej byłby to obiekt również dla społeczeństwa, ale również też dla innych dyscyplin lodowych. Legionowo-Polskim Centrum Łyżwiarstwa Szybkiego nie mamy nic przeciwko.